Hej, witajcie drodzy widzowie Areko 265, kłaniam się nisko i zapraszam was na spotkanie w ramach La Liga Santander kariery menadżerskiej Arkadiusza Kozłowskiego Real Madryt, sezon pierwszy i zaczynamy sobie spotkanie Real Madryt kontra Cadiz bez zbędnego przedłużenia do spotkania. Lecimy z koksem. Konfigurację poproszę, ustawienia gry i bez testu sobie ustawię, nie wpienili. Umiarkowane, tak. Może nie weźmy sobie, tak? I zaczynamy. Mecz z Cadixem. Jedziemy. Moment, bo mnie lata. A, inaczej. Aj, szlak. Nie, no dobra, nie chcę. Benzema na ustach wszystkich. Świetnie przerósł sezon. Strzela gole, kiedy chce. Wkrótce zaczynamy transmisję. Z miejsca, gdzie bije piłkarskie serce Hiszpanii, choć ci z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich panów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę lepiej. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę emocje związane z meczem La Liga. Real Madryt zmierzy się z Cadiz. Dobrze, przedmiotowe analizy i prognozy można tuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Wszyscy wiemy, że w Karimie Benzemie drzemie wielka siła. Warto go dzisiaj obserwować. Może zrobić różnicę. No nie sposób go powstrzymać. Strzela seriami. Z taką formą pobije wszelkie rekordy. Nie chciałby być w górze obrońców, którzy mają za zadanie go blisko. Na który zdecydował się trener gości. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić wiele, zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze i pewnej linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? I jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Hazard nie rozstaje się z piłką. Może być bardzo groźne. Na takim miejscu zawsze są groźne. Przerwał atak rywali. Dziadu.
przez 3-5-3 zaryzykuje indywidualny rajd. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Poradził sobie z przeciwnikiem. Pokazał teraz najwyższą klasę. Głęboka ta centra z narożnika. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zdrożnego. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd tyła. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Dziad... Często przynosi takie skutki. Zobaczmy, rozwija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Kasemiro, wspaniale! Ty kurz... Wybija piłkę. Powstrzymamy ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Czy ta okazja da prowadzenie? Kurz! Poczekaj, ja to zniewaga krwi wymaga. Szlak! Ja pierdolę. No i nie ma wyrównania. Zabrakło tutaj odrobiny szczęścia. Bramkarz też miał nie tego minę, ale piłka... Zaraz przerwę, bo jest groźny. Szlak by go. Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył to czapką. Musi dodawać pewności siebie. No dawaj, no... Ja pierdzielę, nas on czeka. Nie mogę. O ja pierdolę. Przekroczyła linię boczną. Aut. Karim Benzema. Rzut wolny dla Realu Madryt. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Wyłapie to, nie? Wiem o tym. Dobra interwencja. Pewny chwyt. Wybony wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważnej bramce. Czy będzie remis? Jest! Gol na Realu! Która z tego było ostatnie meczu. Pytanie, czy po walczu tutaj jeszcze o zwycięstwo? Mamy wynik remisowy. 1-1. Tylko minuta dodatkowego czasu. Dobra, nieważne, zaraz zaczniemy drugą połowę, to zaczniemy lepiej. Widzek sędziego. Dajmy Mbappé. Napad. Benzema się nastrzelał. Asensio. Dobra, taka uci na lewe skrzydło. Asensio za Hazarda. Ale tak został.
Chociaż cross, a teraz zmienimy. Alibas wejdziesz, dobra. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Mur. Mbappé. Kylian Mbappé, stale przy piłce. Może być nie do zatrzymania. Rany, boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych zębędów. Opłacało się spróbować tyle. Zasłużone gratulacje. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękna, wręcz stany się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Jaka radość w sztabie trenerskim, cieszą się z tego prowadzenia, na pewno nie chcą go oddać. Mamy teraz wynik 2-1. Znakomity teraz odbiór, odzyskują piłkę. Nie miałem okazji wspomnieć, że niebawem czeka nas kolejny ciekawy mecz dla Liga Santander. Real Madryt zmierzy się ze swoim Getafe. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz namacalne, więc nie sądzę, żebyśmy mieli obejrzeć partię piłkarskich szachów. Zrobiło się teraz groźnie. Oj, obrońca teraz prawie wydał się. Jakim cudem ta akcja nie skończyła się golem? Sam na sam z bramkarzem. Łatwiej było strzelić niż nie strzelić. Podanie do Asensio, ale strzał zablokowany. Zresztą gości zdecydowanie częściej jest przy piłce. Ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową? Dobrze broniący się rywale nie dopuszczają ich do sytuacji strzeleckich. Muszą chyba bardziej zaryzykować i przerzucić siły do przodu. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ależ interwencja w polu karnym. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. No i po ataku. Dobra interwencja. Mają teraz szansę na kontratak. Szybko się skończyła ta kontratra, tą piłkę. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. Ja pier... A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Podaj już szatka. Mbappé, wciąż Kylian Mbappé, indywidualna akcja Francuza. No, może jednak to prowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Ale szatak teraz na piłkę. Powinien do tego dojść. Bardzo dobrze teraz trybuje. Dajmy sobie zadać gol! To co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To chyba powiedzą ci ludzie, którzy tyle i zakują na cześć strzelca. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieku obrony. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jest tego.
na tablicy wyników 3 do 1. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Ale szuka teraz. Pan każdy mi radę. Krasi poczy. Mbappé. Teraz. Położył sobie szansę. Uwaga. No i gol. 3 bramki w przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, proszę Państwa. Jest powtórka. Możemy przyśleć tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne, efektowne. Ale na te takie odległości nie zwykł się mówić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, o co doliczy sędzia. Obecny wynik 4-1. Bez problemu wywiódł przeciwnika pole. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, łapek w górę, komentarze. Ten stadion pożarł dziś kolejną drużynę. Jeśli ktoś tu przyjeżdża, musi się liczyć z trudną przeprawą. Drużyna gospodarzy nie miała nic. Zaraz wywiad pomeczowy udzielimy. A tak, dziękuję Wam za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, komentarze, łapek w górę. Trzymajcie się, cześć, pa. Wywiad pomeczowy. En primer lugar, querría agradecerle su tiempo para contestar a estas preguntas. Gracias por la respuesta.